Ładowarka teleskopowa Massey Ferguson, model TH7038, posiada bardzo duży kąt skrętu kół, dzięki czemu promień zawracania tej ładowarki jest bardzo mały. W przypadku tego modelu wynosi on jedynie 3,7 metra, a zatem zwrotność jej jest bardzo dobra i we wszystkich ciasnych pomieszczeniach, ciasnych miejscach będzie się nią bardzo łatwo i wygodnie zawracało. W przypadku takiej maszyny zależy nam bardzo mocno na dobrej zwrotności. Tryb psichut dostępny w tej ładowarce umożliwia dojechanie do ścian budynków czy ścian silosów, dzięki czemu możemy w bardzo łatwy i komfortowy sposób pracować bardzo blisko ściany, dzięki czemu zarówno usuwanie obornika, jak i rozgarnianie kiszonki na pryzmie można wykonać w bardzo komfortowy sposób. Do zmiany trybu skrętu kół służy przełącznik zamontowany w kabinie. Zmiana tego trybu jest automatyczna, a zatem wystarczy nacisnąć przycisk i po naciśnięciu tego przycisku, skręcając kołami, koła w momencie, kiedy przejdą przez pozycję środkową, automatycznie ustawiają się w wybrany przez nas tryb. Oczywiście do wyboru mamy trzy tryby skrętu kół, skrętne koła przedniej osi, skrętne wszystkie cztery koła oraz wspomniany wcześniej psichut. Ładowarka Massey Ferguson TH7038 posiada udźwig 3 800 kg i maksymalną wysokość podnoszenia 7 metrów. W standardowym wyposażeniu tej maszyny znajduje się pompa hydrauliczna o wydatku aż 190 litrów na minutę, dzięki czemu wszystkie prace związane z podnoszeniem ładunków będą wykonywane w bardzo wydajnie, w bardzo krótkim czasie.